Cześć, siemano, z tej strony Matrix. Dzisiaj powiem wam, co bym zmienił w nadchodzącej FIFA 16. Tak więc lecimy już bez żadnego gadania. Tak więc pierwszą rzeczą, którą bym zmienił, jest to kariera online, tak właściwie dodał. Po prostu, bo w tej karierze to coś jest nudno bardzo, a tak to jakby dodano by karierę online, to by to wiadomo bardzo urozmaiciło karierę i ogólnie fajnie byłoby grać, że na przykład byłoby, wybieram sobie drużynę z VPL, załóżmy, nie, to będzie, no nie wiem, Chelsea. No i tak to zagramy sobie, musimy, no i tak to wyszukuje nam wszystkie drużyny jakąś jednego użytkownika, który gra właśnie jakąś jedną z drużyn z VPL-a. No i takich na przykład znajdzie nam Manchester City, załóżmy. No i zagramy z nim, potem następny mecz, no i potem następny mecz też na przykład zagramy z inną drużyną. Załóżmy, nie wiem, z Evertonem. No i po prostu o to chodzi, że te drużyny można zagrać maksymalnie dwa razy z jedną drużyną. No tyle, że nie będzie mogło wyszukiwać jednej drużyny właśnie z tej samej, że nie może znaleźć tą samą drużynę. Albo na przykład w tych pucharze mistrzów tak zwanych też fajnie byłoby tak właśnie sobie pograć. Tak więc to wszystko, jeśli chodzi o pierwszy pomysł. Moim drugim pomysłem, aby coś dodać, jest właśnie chińska liga, no bo przecież nie inna, bo teraz tam jest tak dużo takich ciekawych zawodników i bardzo fajnie byłoby ich tutaj połączyć. No i tak, no wyobraźcie sobie takiego, nie wiem, Ramiresa połączyć sobie z Martinezem na ataku, potem jeszcze Jervinho, Alexa Teixeira, no ludzie, no przecież takie piękne składy by tu były. Tak więc, no, może się udać, no bo w sumie, no to tak, tą ligę, no to każdy chyba by chciał zobaczyć w FIFA. Następnym moim pomysłem, już trzecim, będzie edytor strojów FIFA 17, Ultimate Team. No, no może to jest nasza drużyna, więc musimy też coś pozmieniać sobie, co my tam chcemy. No i właśnie to bym zrobił. No, że fajnie byłoby tak zrobić taki edytor strojów, tyle że będziemy mieć na przykład do wyboru tam parę strojów, żeby nie było, że piszemy sobie co chcemy, bo to byłoby trochę dziwne. Bo wiem, co by każdy miał napisane na koszulce. Tak więc, no, mam nadzieję, że ja i coś takiego się postara, może w FIFA 18, ale mam nadzieję, że to będzie. Moim już przedostatnim poziomem jest FIFA 17 na Steamie. No mówię wam, że to byłoby taki czad, jakby to zrobili. Nie dość, że FIFA byłaby popularniejsza, bo wiadomo, że na Steamie gry są popularniejsze niż na Originie, bo na Originie tak na serio to nie ma zbytnio fajnych gier. No co tam jest? Battlefield, FIFA, no i kurde, nie wiem, Simsy i nic więcej, a reszta gier nie są jakieś mega. A więc jakby to dodali, no to byłoby spoko. I ostatnim moim pomysłem, aby dodać, no to no takie paczki, co są na Androidzie, właśnie teraz widzicie pack openingi, ale to z Androida. No i o co tu chodzi, że są takie paczki, BPL pack, Bundesliga pack, La Liga pack. No i właśnie takie coś jest właśnie na Androidzie, takie są paczki. Tam są, masz gwarancję, że na 100% będzie piłkarz z BPL-a, czy tam piłkarze z BPL-a są gwarantowani. I tam doda ilość. No i mam nadzieję, że coś takiego będzie też na innych platformach, nie tylko na Androidzie. A może FIFA, może EA Sports tylko sobie testują właśnie tego Androida też wszystkie swoje pomysły, więc kto wie, może zobaczymy w przyszłości na wszystkich platformach, a to byłoby naprawdę genialnym pomysłem, aby dodać FIFA. Tak więc to wszystko na dziś. No, mam nadzieję, że wam się spodobały pomysły. Piszcie także swoje pomysły, co byście chcieli dodać, albo zmienić, albo także usunąć FIFA 17, która już we wrześniu nastąpi, czyli za jakieś 5 miesięcy, coś takiego. No ale ja się z wami żegnam, trzymajcie się i narkach.